I cieszę się, że tu jestem, bo wydaje mi się, że rzeczywiście rozmawiamy o sprawach bardzo ważnych. Bardzo ważnych, a bardzo nierozumianych, bo problem cały polega na tym, że tu, jak już pani doktor powiedziała, ze zrozumieniem pewnych rzeczy w społeczeństwie jest problem, ze względu na to, że przy tym nawale informacji, którym jesteśmy w tej chwili zalewani niemalże w każdej minucie, mamy problem z odsianiem tych przysłowiowych ziaren od plew. Teraz, gdyby się zastanowić nad tym od drugiej strony, bo tu pani doktor bardzo ładnie rozwinęła kwestie związane z żywieniem człowieka, to ja bym chciał popatrzeć na to od tej drugiej strony, czyli od strony zwierzęcia. Ale nawiązując, dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, jeżeli mówimy o dobrostanie zwierząt, to my mówimy o pojęciu, które jest bardzo szerokie. Ja się tak czasem śmieję, że na tyle szerokie, że tylu ilu jest ekspertów od dobrostanu zwierząt na świecie, to tyle jest definicji dobrostanu. Właściwie nie ma jednej uniwersalnej. Ale w zakres dobrostanu wchodzi również bardzo wiele elementów i jednym z tych elementów jest żywienie. Żywienie zwierząt. I jak popatrzymy na żywienie zwierząt, na pewne standardy, według których zwierzęta są żywione, to okazuje się, że nasze zwierzęta z tego punktu widzenia mają dużo lepiej niż my. Bo mają konkretne normy, według których są żywione. Wysokiej jakości produktami, bo żaden, powiedzmy sobie, racjonalnie rozumujący rolnik, producent rolny, nie pozwoli sobie na to, żeby stosować złej jakości produkty w żywieniu zwierząt, ze względu na to, że straci na tym docelowo ekonomicznie. W związku z tym te zwierzęta mają bardzo dobrze zbilansowaną dietę, czego o większości ludzi powiedzieć niestety się nie da. To jakby pierwszy element dotyczący dobrostanu. Tak naprawdę czym ten dobrostan jest? Spośród tych różnych definicji, które gdzieś tam w przestrzeni funkcjonują, ja bym powiedział, że jest jedna taka definicja, która, można powiedzieć, zdobyła chyba największą popularność i jest najczęściej cytowana. To jest definicja, która została opracowana przez niejakiego pana Hughesa. I to jest definicja, która mówi, że dobrostan to jest stan ustroju psychiczny i fizyczny, w którym zwierzę żyje w pełnej harmonii ze swoim środowiskiem. I proszę Państwa, to jest definicja, która wiele mówi. Wiele mówi dlatego, że ona mówi o tym, że dobrostan to nie jest tylko środowisko. Dobrostan to jest również samo zwierzę. I to jest istotny element tej definicji. Natomiast jest druga rzecz tej definicji, to jest jej naiwność. Dlatego, że żaden organizm żyjący na świecie nie żyje w pełnej harmonii ze swoim środowiskiem. Bo gdyby tak było, to prawdopodobnie te organizmy nie mogłyby żyć. Stres jest nam potrzebny do życia, a stres jest zaburzeniem tej harmonii, tak? Ale bez tego stresu z drugiej strony żyć nie możemy. Zwierzęta też nie. W związku z tym, powiedzmy, zostawmy tą definicję, bo ona jest, jak powiedziałem, troszeczkę naiwna. Mamy drugą definicję niejakiego pana Carpentera. Ta właściwie brzmi podobnie, a jednak jest inna. To jest definicja, która mówi, że jest to taki stan ustroju, w którym zwierzę jest w stanie poradzić sobie z warunkami, w których żyje. I to już jest dużo bliższe prawdy. Czyli zwierzę ma pewien potencjał. Jeżeli z tym swoim potencjałem zostanie umieszczone w określonym środowisku, niezależnie od tego, czy jest to środowisko hodowlane, czy jest to środowisko naturalne, to ono będzie w stanie reagować na pewne rzeczy, które w tym środowisku się dzieją i będzie w stanie niwelować pewne efekty tego środowiska, jeżeli one będą miały charakter negatywny. W momencie, kiedy ta granica zostanie przekroczona, czyli to zwierzę przestaje sobie radzić z tym środowiskiem, to zaczynamy mówić o tym, że dobrostan został zaburzony. Jeżeli w ten sposób zdefiniujemy dobrostan, to okazuje się, że zupełnie spokojnie, z pełną premedytacją, ale jednocześnie z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że 99,9% zwierząt hodowanych w Europie ma zapewniony dobrostan. Tymczasem my bez przerwy słyszymy na każdym kroku, jak to strasznie źle dzieje się w produkcji zwierzęcej, jakimi to rolnicy są sadystami, jak to wyżywają się na tych zwierzętach. Nie, to nie tak wygląda. Tutaj mamy pewien zestaw przepisów. No i teraz trochę o tym prawodawstwie, bo mamy mówić o prawodawstwie również. Z tym prawodawstwem mamy pewien problem, dlatego że wiemy generalnie, jak to wygląda. Prawodawstwo jest stworzone przez prawników i przez polityków. Od czasu do czasu, jeżeli na poziomie tworzenia prawa pojawia się trochę zdrowego rozsądku, to do współpracy zaprasza się ekspertów. Czasem się ich zaprasza, czasem nie. Różnie to bywa. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestię dobrostanu zwierząt, to takim pierwszym prawem, aktem prawnym o charakterze międzynarodowym, można powiedzieć, który zaczął dotykać tego problemu stosunkowo niedawno. To był rok 1978. To była Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia. Wcześniej o tym dobrostanie się właściwie nie mówiło, znaczy mówiło się, ale w czasach, do których chyba nie chcielibyśmy wracać. To są lata 30. III Rzeszy Niemieckiej. Wtedy rzeczywiście powstały pierwsze nowożytne akty prawne dotyczące dobrostanu zwierząt.
ale powiedzmy, że może ten temat troszeczkę tak pominmy. Skupmy się na tym, co bardziej nowożytne. 78 rok, Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia. 97 rok w Polsce i pojawia się ustawa o ochronie zwierząt. I w tej ustawie jest bardzo wiele zapisów, bardzo wiele paragrafów, które są bezpośrednim tłumaczeniem ze Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia. Czyli mamy nawiązanie do bezpośredniego prawa międzynarodowego. I właściwie w takiej rzeczywistości prawnej cały czas funkcjonujemy. Bo tak naprawdę większość naszych przepisów prawa, które w tym momencie dotyczą dobrostanu zwierząt, to są przepisy, które funkcjonują w Polsce, ale są zaadoptowane w pewien sposób z prawodawstwa Unii Europejskiej. Czyli to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś taką wyspą oderwaną od rzeczywistości i u nas jest inaczej. No, jeżeli powiemy, że nie wiem, we Francji jest dobrze, że w Holandii jest dobrze, że w Hiszpanii jest dobrze, to w Polsce też jest dobrze, bo mamy te same przepisy. I teraz mamy to prawodawstwo w postaci takiej ustawy, jak ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Co ciekawe, bo to jest też taka rzecz, ja czasem do niej nawiązuję, ze względu na to, że mamy taką ustawę dotyczącą zwierząt gospodarskich, a nie mamy takiej ustawy dotyczącej zwierząt towarzyszących. My się cały czas skupiamy na tym, jak to strasznie źle jest w polskim rolnictwie, a nikt się nie zastanawia nad tym, co się w Polsce dzieje w relacjach człowieka do zwierząt towarzyszących. Więc jeżeli chcemy szukać problemów w tych relacjach, to tak naprawdę tam ich powinniśmy szukać. Bo w odniesieniu do zwierząt gospodarskich tych problemów tak naprawdę jest bardzo niewiele. One się czasem pojawiają. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. Byłoby taką, można powiedzieć, hipokryzją i nieodpowiedzialnością powiedzieć, że w produkcji zwierzęcej nie zdarzają się przypadki patologii. Bo się zdarzają. I te przypadki patologii absolutnie należy wykrywać, piętnować i karać. Natomiast nie można poprzez pojedyncze przypadki patologii oceniać całej branży. Bo to jest po prostu krzywdzące i niesprawiedliwe. Mamy również rozporządzenia ministra, które, i tu docieramy do tego prawodawstwa, które jest z punktu widzenia dobrostanu zwierząt najważniejsze. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które wskazuje standardy utrzymania zwierząt. Teraz skąd ono nam się wzięło, to rozporządzenie? To jest rozporządzenie z 2010 roku, przynajmniej to, które dotyczy świń i drobiu, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy. Ono się opiera tak naprawdę na unijnej dyrektywie z 2008 roku, tak zwanej dyrektywie dobrostanowej, w której są zawarte wszystkie informacje istotne dla prawodawstwa europejskiego i my z tego, na podstawie tej dyrektywy, dwa lata później, w 2010 roku, opracowaliśmy nasze własne standardy. Oczywiście to są standardy, które muszą spełniać przynajmniej minimum wymagań prawodawstwa europejskiego. I spełniają. Teraz to są te standardy minimum. Nikt nikomu nie broni oczywiście tego, żeby podniósł te standardy, czyli zastosował tak zwany overstandard. I taką mamy w tej chwili tendencję, pojawiło się w prawodawstwie unijnym kolejne pojęcie, czyli mamy tak zwane ekoschematy wdrażane w tej chwili. W ramach tych ekoschematów mają być dodatkowe dopłaty dla rolników, którzy zdecydują się na zastosowanie właśnie tego overstandardu, czyli standardów podwyższonych w stosunku do wymagań. Ale to nie jest wymagane i nie może być wymagane, bo standardy zostały opracowane. Wiecie Państwo, jeżeli ja w tej chwili słyszę, a bardzo często tak się słyszy, że aktywiści niektórych organizacji twierdzą, że w produkcji jest źle i że zwierzęta mają źle i należy to zmienić, należy to poprawić. Taka zmiana musiałaby mieć podłoże prawne. Do momentu, dopóki mamy prawo obowiązujące, które mówi, jak ma być, to rolnik, który te przepisy prawa wypełnia, a rolnicy u nas są bardzo ostro kontrolowani. To też jest kolejna rzecz, gdzie niektórym się wydaje, że rolnik robi w swoim gospodarstwie to, co chce. Nie, proszę Państwa. Mamy niesamowicie rozbudowany aparat inspektoratów weterynaryjnych, które na bieżąco te gospodarstwa kontrolują. I to nie jest tak, że rolnik sobie może zrobić, co mu się podoba. Jeżeli ten rolnik wypełnia te wymagania, to nie można od niego oczekiwać, że on będzie robił coś więcej, szczególnie jeżeli mu się to nie będzie opłacało. A z tą opłacalnością produkcji to u nas naprawdę bywa bardzo, bardzo różnie. I zwykle gorzej niż lepiej. Bo to byłoby tak troszeczkę, ja mam takie porównanie, czasami go używam w odniesieniu do, jak prowadzę zajęcia ze studentami, bo do nich przemawiają takie proste porównania. Wyobraźcie sobie Państwo, że jedziecie przez wieś samochodem. Jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i wy jedziecie 50 km na godzinę. I nagle zatrzymuje Was policjant do kontroli i stwierdza tak, no proszę Pana, proszę Pani, tutaj jest sprawa ograniczenie do 50 km na godzinę, Pan czy Pani rzeczywiście jechał 50 km na godzinę, ale moim zdaniem, tu jest niebezpieczny zakręt i tu należało zwolnić do 30. A Pan tego nie zrobił, w związku z tym ja nakładam na Pana mandat. Absurdalne? Jest to absurdalne. Ale jednocześnie, i tu się jakby oburzamy, że jest to absurdalne, ale z drugiej strony nie oburzamy się o to, że aktywiści różnego rodzaju, zajmujący się tak zwaną obroną praw zwierząt, tego właśnie oczekują od polskiego rolnika. Tego, że będzie stosował standardy, które są absolutnie poza prawem. Bo im się wydaje, że tak będzie lepiej. Nie, proszę Państwa.
Nie możemy się opierać w ocenie takich rzeczy o to, co nam się wydaje. Tu jest wiedza i tu są kompetencje. I na tym się powinniśmy opierać w momencie, kiedy próbujemy oceniać, czy zwierzę ma dobrze, czy ma źle, czy zwierzę jest w dobrostanie, czy nie jest w dobrostanie. Tu oczywiście jest bardzo wiele aspektów, które bierzemy pod uwagę, ale wierzcie mi Państwo, że nie jest łatwo ocenić to, czy zwierzę ma dobrostan. To są ogromne zestawy danych, które poddaje się analizie po to, żeby to stwierdzić. Do tego trzeba mieć wiedzę, do tego trzeba mieć kompetencje i do tego trzeba mieć doświadczenie. Większość ludzi, którzy próbują się tym zajmować, nie ma ani wiedzy, ani kompetencji, ani doświadczenia. W związku z tym w pewien sposób są uzurpatorami.